Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i markiz. Raz frytki proszę. Fabryczna 19. Ruszamy. Tam, tam, ta, tam. Tam, tam, ta, tam. Szósta porażka, panie prezydencie. Szósta porażka, jak żyć? W mieście mówią, jaki prezydent, taki żużel. No przecież jak był Jędrzejczak, to mistrzostwo Polski było. Co pan robi, że ci żużlowcy tak źle jeżdżą? Jacek Wójcicki jest dzisiaj ze mną, Fabryczna 19. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo blisko stadionu. Ja nie wiem, jeżeli pan prezydent Jędrzejczak miał jakiś sposób na to, to muszę go spytać. Jeżeli miał jakiś wpływ bezpośredni na żużlowców, ja nie mam takiego wpływu, ale to niezmiernie mi miłe, no źle się dzieje. To się źle się dzieje. Cóż zrobić? No, mam nadzieję, że pan prezes poskłada tą drużynę i będzie dobrze. No, trzeba być, ja jestem człowiekiem dużej wiary i myślę, że... Dużej wiary. Jestem przekonany, że Stal będzie zwyciężała. Panie prezydencie, pół roku minęło. Tak. Umówiliśmy się, drogi panie prezydencie, Jacku, mogę? Oczywiście. Mogę. Jacek, no pół roku minęło. Spotkaliśmy się po wyborach bezpośrednio w poniedziałek. No jak byś sam siebie ocenił przez te pół roku? Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Bardzo dużo się wydarzyło. Ja mam wrażenie, że te pół roku to dwa lata normalnej pracy. Bo wiesz, jak mówią na mieście o tobie? Nie wiem. Jacek, przerwa, Wójcicki. Że długo trawisz. Oczywiście, że wszystko tak idzie powoli. Dobrze, ale nie jesteśmy dzisiaj tutaj powołani do tego, żeby robić rewolucję, żeby wywracać Gorzów do góry nogami, ale żeby wprowadzić na normalne tory. No tak. Gorzowianie cię wybrali po to, żebyś robił porządek. Oczywiście. I cały A tego czas, porządku cały jakoś czas... chyba, panie drogi Jacku, przyjacielu, nie ma. Panie redaktorze, to ja zapraszam przejść się ulicami Gorzowa. No i co? Zdecydowanie. Jak syf był, tak. Oj, jest. No. Myślę, że będzie się pan smażył w piekle za te słowa. Zdecydowanie poprawia się. Oczywiście, że nie da się wszystkiego naraz zrobić. Okej, okay, ale Jacek, pewne. Jak przyszedłeś tak. Ten poniedziałek powyborczy, zapytałem się ciebie, jakie pierwsze decyzje? Powiedziałeś, raport otwarcia. To jest jedna rzecz, którą pierwszą chcę zrobić w tym mieście. Pół roku potrzebowałeś na zrobienie raportu otwarcia. Okej, okay, to daje pewien obraz. Pan prezydent Jędrzejczak co prawda mówi, że no, porównać można się do różnych miejscowości i wybiera się te rzeczy, które się chce. Na pewno pozytywne jest to, że nie kopiesz leżącego, mówię tu o Jędrzejczaku. To jest bardzo dżentelmeńskie, ale z drugiej strony chyba też nie ma takiego jasnego przesłania, jakiej kondycji jest miasto. Myślę, że ten raport dokładnie pokazał, w jakiej kondycji jest miasto, a to, że porównaliśmy do różnych miast, bo no to uważam, że po pierwsze, zawsze należałoby równać do lepszych. Dlatego też wzięliśmy pod uwagę szybciej rozwijający się chociażby Rzeszów, ale i większy, ale porównaliśmy też Opole, które jest mniejszym miastem i na tle którego słabo wypadamy. No oczywiście wzięliśmy szczególnie też... jeśli chodzi o studentów. Zdecydowanie. Podobnie jest w przypadku zaprzyjaźnionej Zielonej Góry, ale faktycznie... zaprzyjaźnionej. No naszej współstolicy województwa, zaprzyjaźnionej. Chyba dla ciebie. Ja myślę, że w głębi duszy Gorzowianie... Pozytywne a propos żużla jest to, że tak. Nie tylko my wczoraj przegraliśmy, bo Falumas przegrał i od razu nam lepiej, prawda? No na pewno gdzieś to leczy pewne rany. Ale myślę, że w raport otwarcia był długo przygotowywany z dwóch względów. Po pierwsze, można było oczywiście go szybko przedstawić, pokazać wszystkie brudy, natomiast nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby pokazać sytuację, jak w jakiej jest miasto i taką realną, taką, którą każdy może sprawdzić, zweryfikować, bo te dane to są dane twarde, dane GUS-owskie, dane w oparciu o różne raporty. Natomiast trzeba pamiętać, że chcieliśmy też pokazać jakby przyszłość miasta, czyli w jakim kierunku zmierzamy i dlatego też to tyle trwało i myślę, że jest to ciekawy dokument, polecam mieszkańcom. No świetnie, że jest ten raport, świetnie, że mamy do czego się odnieść.
Ale tak sobie myślę, że jednak pół roku na powołanie sekretarza miasta to też trochę za długo. Czy ta przerwa nie jest adekwatna, panie prezydencie? Czy za długo? Trudno mi powiedzieć. No ale czemu nie ma sekretarza? No co, nie ma mądrych ludzi? Panie redaktorze, najbliższe grono współpracowników to grono ludzi, z którymi ja muszę współpracować, na których ja ceduję najważniejsze zadania. No ale sekretarz miasta to naprawdę bardzo ważna osoba. Bardzo ważna osoba, dlatego chcę, żeby to była osoba, która będzie mi odpowiadała. Jakie wymogi będzie ze mną... musi spełnić taka osoba? No oczywiście poza ustawowymi musi być bardzo rzutka i szybka. Tak już przypuszczam. No musi mieć, musi mieć te same... Ile sekretarz zarabia? No dobrze, nie wiem. Ale co no, to znaczy dobrze, plus minus? To jest gdzieś koło 7 tysięcy złotych. Netto, tak. To nie jestem zainteresowany. Za mało. A już myślałem. No i czyli musi posiadać wszystkie cechy, które ma pan redaktor Błaszczak. Tak, i to mi się... Plus jeszcze kilka... Nie, ale tak szczerze, to ja bym się nie nadaje, ja za głupi jestem. To tam mądrego trzeba jakiegoś. Ja myślę, że bardzo istotny jest zapał do pracy i pasja, którą chciałbym, żeby ta osoba posiadała. A czemu ty nie chcesz tych trupów z szafy wyciągnąć? Jeszcze tak osobiście naprawdę nad tym zastanawiam, bo wiesz, ja nie będę mówił, ale plotek na mieście jest wow, ile tam tych trupów jest. Ty nie zaprzeczasz, że te trupy są, ale nie wyciągasz ich. I ja się zastanawiam, dlaczego tak czynisz, bo... No bo co? Bo problemy są od tego, żeby je rozwiązywać. I ja nie uważam, żebyśmy w tej chwili mieli w ogóle potrzebę pastwienia się i robienia jakiegoś rozliczania. I prezydent Jędrzejczak przez 16 lat wynajmował lokale za 60 parę złotych, a można to zrobić za 15 parę złotych, no to pytanie, czy można tak zostawić publiczne pieniądze? No bo zaraz, no ktoś musiał coś z tego mieć, no tak czy nie? Ja myślę, że zawsze wytłumacz mi, dlaczego ktoś płacił z publicznych pieniędzy 65 zł za to, co można zapłacić 15 zł? No, 5 dych do przodu na 1 m2. Tak, trzeba by się cofnąć do historii, do momentów, kiedy były te umowy zawierane. Myślę, że każdy z nas podejmuje w danym momencie najlepsze dla siebie decyzje. Czy ta była najlepsza? Trudno mi powiedzieć. Ktoś tu kradł? Absolutnie nie. Jeżeli miałbym takie podejrzenia, to musiałbym skierować wniosek do prokuratury. Natomiast żadnego wniosku nie skierowałem. Myślę tak, że były różne podejście mieliśmy z moim poprzednikiem do zarządzania, do oglądania pieniędzy publicznych. Myślę, że mi zależy na tym, żeby każda złotówka była dwa razy obejrzana, zanim się ją wyda. I to jest chyba najistotniejsze, żeby dzisiaj zracjonalizować wydatki, żebyśmy po gospodarsku podeszli, po menedżersku do tego, jeżeli można gdzieś zaoszczędzić, to zaoszczędźmy. Jeżeli gdzieś można zarobić, to zaróbmy. Gołębie serce. Prezydenta. Ale inaczej być nie może. No, nie możemy się nawzajem kłócić, męczyć. Gorzów potrzebuje zgody. To jeszcze. Ale zapraszam do konkursów, naprawdę. To nie jest... A miałby szansę pan prezydent? No sekretarza myślę, że... nie masz. No, jeszcze wspomniałem o chemii, że dobrze by było, żeby była chemia tak zwana, tak się dzisiaj mówi, prawda? Czyli taka nić porozumienia między mną a tym sekretarzem. A to prawda, że pan prezydent na Narodowym, na żużlu, jak poszedłeś odwiedzić Falubazów, a dobrze, że to zrobiłeś, to, że tam nakrzyczał na ciebie? Nie, jakiś tam rzucił może parę zdań w moim kierunku, ale myślę, że nie było to nic złego. Był poddenerwowany sytuacją pewnie. No tak, no bo taśma nie chodziła. No, dlatego. Fabryczna 19, prezydent Wójcicki jest dzisiaj ze mną. Zaraz wracamy. Raz frytki. Panie prezydencie, dynamicznie dzisiaj rozmawiamy. Miło i bardzo sympatycznie. Same grzeczne pytania do redaktora Błaszczaka, tak jak ustaliliśmy wcześniej. Ej, to ja nie pamiętam tego wcale. Nie. O MG6 bym chciał porozmawiać. Mhm. Bo to jest kłopot. Duży kłopot.
dla mieszkańców szczególnie w tej chwili, kłopot w postaci radykalnej podwyżki, która się niestety musiała odbyć poprzez no, dwuletnie zaniedbania. No właśnie czegoś tu nie rozumiem. Mhm. To wytłumaczę. W momencie, kiedy wprowadzono ustawę śmieciową, tak zwaną ustawę śmieciową, czyli w lipcu 2013 roku, sama ustawa jest bublem i tu jakby to w ogóle nie podlega dyskusji, ale oczywiście musieliśmy ją wprowadzić, to od tamtej pory jakby po przetargu okazało się, że ustalona wcześniej kwota 9 zł od mieszkańca pobierana za śmieci jest za niska. Jest za niska. Mhm. I przez półtora roku, no właściwie teraz to już prawie dwa lata, jakby zjadaliśmy swój ogon. Mieszkańcy wpłacali za śmieci, natomiast nie byliśmy w stanie pokrywać bieżących faktur, w związku z tym musieliśmy już w tej chwili, bo to się w tej chwili, że tak powiem, po wyborach rozlało, musieliśmy ratować się, bo w mieście ta sytuacja wygląda najtrudniej. Musieliśmy wziąć kredyt w rachunku bieżącym, tak, 1,5 miliona, żeby móc płacić na bieżąco faktury. No i ta podwyżka jest efektem tego, że trzeba to wyprostować. Na pewno Związek Celowy musi inaczej funkcjonować. Związek Celowy musi funkcjonować poprzez swój w pełni profesjonalny zarząd, bo dzisiaj jest tak, że... Czemu nie ma komunikacji MG6 z mieszkańcami? Bo ja na przykład, na szczęście mądra żona mi o tym powiedziała, bo ja takimi dużymi problemami się nie zajmuję jak gospodarstwo domowe, bo moja żona to na szczęście robi. No mam żonę, to nie chcesz robić, nie? Ale okazuje się, że płaciliśmy jako Błaszczaki co miesiąc pieniądze, a teraz się okazuje, że jest jakaś ustawa, która mówi o tym, że hola hola, wspólnota ma płacić. Tak. I teraz wspólnota ode mnie mówi, dawaj chłopie kasę od lutego, a ja przecież luty, marzec, kwiecień, maj mam zapłacone. Nie. MG6 łaskawie może mi odda pieniądze. No burdel na kółkach, panie prezydencie. No ktoś tam źle zarządza. Nie ma komunikacji ze społeczeństwem. Jak pan na to pozwala? Od tego jestem, żeby to wyprostować, żeby tą sytuację unormować, bo faktycznie o nowelizacji ustawy, o tym, że od lutego będzie nowy obowiązek płacenia poprzez spółdzielnie i wspólnoty, wiedzieliśmy już od dawna. Natomiast tutaj faktycznie Związek Celowy zawalił, bo taka informacja została powzięta już w listopadzie, kiedy została uchwała, Sejm ustawę przyjął, a prezydent w grudniu 2014 roku ją podpisał. Jacek, ale to wszystko mi się podoba, co mówisz, bo to nawet trzyma się kupy. Pod jednym tylko warunkiem, że ty jako wójt gminy Deszczno byłeś w MG6 tak. I o wszystkim wiedziałeś. Wydaje mi się, że ta reakcja powinna być szybsza. Oczywiście, że tak, wiedziałem i myślę, że do protokołów można by zajrzeć i moja reakcja była, tylko że nie wszyscy chcieli tego słuchać. To po pierwsze. Ktoś po drugie, ciebie nie słucha? Tak. Niemożliwe. Myślę, że teraz się to zmieniło. Nie, ale oczywiście nie, to miasto nie reagowało na moje sygnały i powiem tak, my ratowaliśmy sytuację na sektorze pierwszym i w zeszłym roku zmieniliśmy system segregacji odpadów. Oczywiście mieszkańcy poczuli to, bo już nie mieli dwóch pojemników, tylko dostali worki i tak dalej. Bałagan i rozumiem, że pan prezydent sektorze pierwszym tutaj oświadcza, unormowaliśmy to. Bierzemy się do roboty tak. I trzeba sytuację tak. Najgorsze unormować. Jest to, że skutkuje to dosyć radykalną podwyżką i to jest największy problem. Boli. Ale jestem przekonany, że my te stawki uregulujemy, wynormujemy i za półtora roku, może dwa, będziemy w stanie delikatnie z tych stawek zejść. O, i to jest optymistyczne. Oczywiście, że tak, jest optymistyczne, tylko trzeba to po prostu posprzątać. Za naprawdę. Półtora roku przypomnę tobie o tym. Dobrze, zapiszę sobie. Panie prezydencie, tej części chciałbym teraz porozmawiać o pana prywatnym życiu. Możemy? O, oczywiście, że jak się pan ma? Prywatnie? No. Godzinę dziennie, prywatnie. Tyle mi mniej więcej prywatnego życia plus zostaje. Plus sen. No plus sen, no. Ale to nie liczę. Sen, sen jest... Ale to zależy. A sen jest czasami służbowy? Czasami jest państwowy, jak mi się śni Gorzów, to jest służbowy. Także to a też nie zawsze. Jacek, jak sobie radzisz, nie wiem jak to nazwać, z popularnością? Popularnością, niech to zostaje.
Nie, jest to bardzo sympatyczne. Tak, no myślę, że bardzo często mieszkańcy mnie na ulicach zatrzymują, rozmawiamy. Często chcą też opowiedzieć o swoich problemach. To jest bardzo, bardzo sympatyczne. Oczywiście, że a jak chcesz się napić piwa, to co robisz? Nie piję. Nie, no niestety nie mam jakby czasu na to, żeby się napić piwa, ale jeżeli to już raczej w domu. Dlatego spokojnie. Ja nie zostaję prezydentem, wiesz? Mm-hmm. Jak żyć bez piwa, no? Można. No nie, akurat ja... zostałeś abstynentem? Nie, ja jakoś nigdy nie miałem. Nie, ale generalnie chodzi mi generalnie o to, że no, ja, co się zmieniło w swoim życiu, jak mm-hmm. zostałeś prezydentem? No zdecydowanie ilość pracy jest porażająca, ale miałem tą świadomość, dlatego ja absolutnie nie narzekam, nie skarżę się na to, że siedzę od rana do nocy, że i popołudnie, weekendy też są zajęte, bo z tym się liczyłem. No, jeżeli chcemy w tej chwili miasto wyprowadzić, chcemy je zmienić, to trzeba tej pracy poświęcić całe życie, no i tą część prywatną też. W związku z tym bardzo niewiele czasu mi zostaje na to życie prywatne, ale to nic, spokojnie. To prawda, że bardzo jesteś, jak to dobrze powiedzieć, żeby to dobrze powiedzieć, niezadowolony ze współpracy z radnymi, z ludzi dla miasta? Absolutnie, nie. Radni wszystkich klubów są bardzo ciekawymi osobami. No ale ponoć najtrudniej ci się dogadać z Martą Bejnarowicz. Nie. Marta jest bardzo energiczną osobą. Myślę, że ma bardzo dużo w sobie potencjału takiego do zmieniania miasta, natomiast nie ma doświadczenia samorządowego. I myślę, że tutaj często się spieramy i docieramy się, ponieważ ja to doświadczenie mam i wiem, że pewnych rzeczy się nie da zrealizować tak za pstryknięciem palca, nie da się ich zrealizować już i natychmiast, trzeba po prostu popracować, wypracować pewne rozwiązania, dlatego też ci wszyscy, którzy spodziewali się, że w ciągu 3 miesięcy ja zmienię miasto i nagle będzie zrobimy z Gorzowa, nie wiem, Poznań, Wrocław czy Warszawę, może się zawiedli, ale tak się nie da w samorządzie pracować. Samorząd to jest ogromny proces, to jest ogromna machina, którą trzeba po prostu przestawić, naoliwić, dopracować, ale to chodzi. Tylko trzeba po prostu nadać nowy tryb. I myślę, że tutaj w kwestii relacji z radą jest podobnie. Ja mimo wszystko trzymam kciuki. Choć jak pamiętasz, nie głosowałem na ciebie. Bardzo dziękuję za to trzymanie kciuków i mam nadzieję, że wszyscy gorzowianie będą trzymać kciuki za powodzenie miasta, po prostu, bo chodzi o to, żebyśmy miasto wyprowadzili na dobrą drogę, żebyśmy się z miasta cieszyli, żebyśmy byli dumni, żeby nam się tu dobrze żyło. No ja jeszcze nie mam takiego niestety odczucia, że coś diametralnie się zmieniło w mieście, ale to jest na razie tylko pół roku. Za pół roku się spotkamy, już mam nadzieję, że jakieś efekty będą lepsze, a przede wszystkim, że Staleczka zacznie wygrywać. Panie prezydencie, apel teraz walniemy. Wierzymy w Staleczkę? Wierzymy, bardzo wierzymy. Mocno. Wierzymy. Czwartek mecz? Tak. Czwartek mecz i modlimy? Możemy się pomodlić. Modlić się trzeba, jasne, że tak. Tak jest. Prezydent Wójcicki był dzisiaj ze mną. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Fabryczna 19. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Raz frytki. Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i Markis.